Cześć. Tu znowu Gimper. Też grał Wolfenstein. Będziemy robić sobie z niej, zagrajmy w... Dokładnie, no jest to sequel Return to Castle Wolfenstein. Tak samo Spear of Destiny Wolfenstein 3D. Oczywiście akcja dzieje się po wydarzeniach z poprzednich części gier. Wolfenstein został stworzony głównie przez Raven Studios, ale ze sporym udziałem ID Software również. Dobrze, twórcy, to właśnie będzie można zobaczyć. On wyszedł w 2008 albo w 2009, nie jestem teraz dokładnie pewien, choć wydaje mi się, że w 2008 rzeczywiście. Co my tu mamy? Wspomaganie, celowanie wyłączone. Aha, poziom trudności to nie tu się ustawia. Zobaczę, czy dźwięk mam dobrze. Tak, chyba jest wszystko w porządku. Wideo też jest wszystko ok, myślę. Jak się, nie wiecie nawet, jak ja się dla was poświęcam, bo muszę grać na rozdzielczości panoramicznej na monitorze takim zwykłym, nie? Nie, chyba jest wszystko w porządku. Może trochę jakość, jasność zmniejszę. Nie, taka jest dobra. Ok, nie będziemy tu nic ruszać. Dobrze, zaczniemy kampanię. Jest tylko jedna kampania. Jak to w nowych grach bywa, zaczniemy nową grę. Mamy cztery poziomy trudności, tutaj ciekawostka. Identycznie się nazywają jak te w Wolfensteinie 3D. Czyli mamy tato, czy mogę zagrać, czyli can I play daddy? Nie zabijaj mnie, don't hurt me. Dawaj ich, to jest bring them on. I jestem śmiercią wcieloną, czyli I am death incarnate. No cóż, Wolfensteina 3D graliśmy na I am death incarnate. W Spear of Destiny graliśmy na I am death incarnate. W Return to Castle Wolfenstein nie wiem czemu zrobiłem na bring them on zamiast na I am death incarnate. Ale w każdym razie tutaj zagramy na I am death incarnate. Czyli poziom Uber, który swoją drogą wcale nie jest Uber trudny. Dobra, zapraszam was do obejrzenia intra, które jest swoją drogą naprawdę zajebiste. Wezmę ten kursor stąd. General? A tu blaskowy pyk! Jeb! Boom! Ha! Tratatata! To spoj, co? Blaskowicza chcecie zabić. A, po swoim strzela. Jeb! Dup! Open fire! Schwabenmachen! Bardzo podoba mi się to intro. Jedno z lepszych grach tego typu. O, stateczkiem dostali, ale szkoda. Pyk. No i Blaskowicz robi co mu się podoba. Bez Blaskowiczem. Swoją drogą w każdej... O, tutaj chce się bić. Surrender immediately! Swoją drogą w każdej... W każdej kolejnej odsłonie gier serii Wolfenstein Blaskowicz wyglądał inaczej trochę. Show me! Coś to jest medalion tool, tak wam zaspoileruję. Zaspoileruję. To bomba, zabić go. Oj, nie bomba. Pyk! Szkieleciki tylko zostały. Naprawdę, animacje tutaj są świetne po prostu. I w ogóle. W ogóle naprawdę. Świetne, świetne to jest. Nine, nine! Blaskowicz zrobił rozpierduchę, może odlecieć. Rakiety się przewracają zamiast wystrzelić na Londyn. Jebudu. I BJ sobie odlatuje. OSA Headquarters. This is Agent BJ Blaskowicz. Wake up the director. Tell him we have to meet as soon as I land. Wolfenstein. Mega, mega intro, naprawdę. I tu mamy drugą część, która jest już ujowa. Powiem wam, że tutaj jest taka sama sytuacja jak w Return to Castle Wolfenstein. Wszystkie takie wstawki, które są właśnie takimi rozmowami z szefami BJ czy coś, są potwornie nudne.
come in. Come in. Her mission on the Tirpitz was a success, BJ. She's at the bottom of the ocean. Thanks. But I'm more concerned about that medallion I found. So are we. Swoją drogą, tu już jest na silniku gry renderowane. What have they found out? Very little, but enough for us to move forward. The medallion's a symbol that was used by an obscure clan of mystics. They worship something called the Black Sun. Who they were was lost centuries ago when the group was killed in a cataclysmic event. Then, just a few decades ago, the symbol was adopted by the Thule Society, a German occult group that has a number of high-ranking Nazis among its members. No doubt some of them are part of the SS Paranormal Division. They are indeed, but even more intriguing than that are the crystals the medallion contains. They can only be found at one place on Earth, a city in Germany called Eisenstadt. We made contact with the resistance fighters of the Kreisau Circle there. They had some very interesting information. This is General Victor Zeta, a rising star in Himmler's paranormal division. In the last few weeks, he established a large operation in Eisenstadt. But what they're doing there is unknown. So you think the medallion was the result of Zeta's work? That's what we need you to find out, Agent Blaskowitz. Your orders are to travel to Eisenstadt, rendezvous with the resistance fighters, and assess the situation. Sorry to send you back into the field so soon, BJ, but you've dealt with this kind of thing before. You're the only man for the job. Pewnie, na kłopoty najlepszy Blaskowicz. When do I get started? Immediately. Travel arrangements have already been made. The best of luck to you, Agent Blaskowicz. The best of luck to me. Thank you, sir. Mimo wszystko jednak, tak wykreowali Blaskowicza w najnowszym Wolfensteinie, mi się podoba najbardziej. Dobra, jedziemy tutaj sobie tym pociągiem, ma nas gościu odebrać. Odbierzesz mnie? Czy nie odbierzesz? Agent Blaskowicz? I'm Mr. Kreisau Circle. Come with me. Your cover is already blown here. Bo co? Okej, sterujemy WSAD oczywiście. Rozglądamy się myszką. Lewym wszystkim myszy będziemy mogli strzelać. O, a tu co się dzieje? Co za hal... Oh fucking shit! Myślałem, że oni tam tylko atrapami są. Oni rzeczywiście są w stanie do nas strzelać. Czekaj, czekaj, ja tu się chcę porozglądać. W tej grze mamy sekrety dużo. Na kolana, sznel! Tam nie mogę na górę wrócić już. W tej grze mamy sekrety dużo, właśnie tak jak to było w Wolfensteinie 3D, w Spear of Destiny i w Return to Castle Wolfenstein też. Tam była masa takich różnych sekretów i znajdziek. Nie inaczej jest w nowym Wolfensteinie. Naprawdę jest to świetnie zrobione. I ci, którzy mnie oglądają już dłuższy czas, wiedzą, że nagrywałem Let's Playa z Wolfensteina już kiedyś. Niestety, z pewnych powodów musiałem go usunąć. Tu jest... A, już myśleliście, że nie zauważyłem, co? To jest pierwsza sztabka ze złotem dla mnie. Zdobywamy złoto, właśnie, które możesz kupować ulepszenia broni na czarnym rynku. W tej grze jest coś takiego jak czarny rynek właśnie. Ale to później sobie mówimy. W każdym razie warto rozglądać się nie tylko za złotem, ale są także takie materiały wywiadowcze, które odblokowują nam kolejne rzeczy na tym czarnym rynku. Dużo rzeczy można znaleźć w tej grze. Później będą jeszcze księgi Wolu. Naprawdę, w tej grze jest masa rzeczy do znalezienia. To jest kolejne złoto. I'm Eric Engel. I work with the Kreisau Circle. Listen, we don't have long. There are Nazis fanning out through the station. Somehow they know about you. But we can't leave yet. Turns out we've been handed an opportunity. A special operations train carrying experimental weapons is sitting at platform one. I hear you're up for a little diversion, so grab some weapons from this table and fall in. Oh. Once you're in town, you can get more ammo and upgrades. It's a black market. Okay, tu mam broń. Now come. Granaty. Good, mój przyjacielu. Punkt kontrolny, zapisywanie gry. Idą Niemcy. Tutaj mamy co? Mamy materiały wywiadowcze. O czym one mówią? Odnek transportowy musi być ochroniony za wszelką cenę. Od generała Zety do kogoś tam. Tu idzie sobie patrol niemiecki, zaraz jak rozwalimy. Quiet. It's too dark. I can't see a thing. Go inside and look, Dummkopf. Dummkopf. Danka, Dummkopf. Pięknie rozwaleni. First Blood. Grze możemy też przybliżać sobie tak o... W sumie nic specjalnego.
Chociaż ja wolę z biodra osobiście walić. Mniej celne, ale przyjemniej. Dobra, teraz tak, stop, bo ja tu się porozglądam. Nie, może różne ciekawe rzeczy znaleźć. Tu nic. Tu mamy woreczek ze złotem dla mnie. Złoto dla mnie, złoto dla mnie. Złoto dla mnie, tam mi się wydaje, że jeszcze coś było. Jakieś złoto dla mnie. Nie ma tutaj złota dla mnie. Dobra, ruszamy. Dalej, na zewnątrz. Tam są jakieś szwabki. Dobra, jak mamy rzucić granat, to rzucimy chyba. Czy to był dobry granat? Chyba zły. Taki sobie. Chociaż w sumie ich wysadziło, dobra. Amunicję zbierzemy. Jeszcze ktoś tu żyje. Jakieś szwabki. Co ty tu? Ale żeś gość sobie kryjówkę z nas. Niesamowity jesteś. Patrz jak mu... O, jak mu mordę rozwaliło. Pio! Niesamowity ty też jesteś. To ma być Uber. To ma być Uber! Ty jesteś Uber! Co masz oczy otwarte? Nie powinieneś mieć. O, właśnie. Właśnie taką twarz powinieneś mieć, jak do ciebie strzelam. Dobra. Co, tu mam jakieś budki telefoniczne, ale nic tu nie ma więcej. Tu też nic. Zaraz się tu rozejrzymy. Możemy rozwalać te beczki. Ewentualnie je turlać. Tam coś jest, tam jest złoto. Tam jest złoto dla mnie. Schowane przede mną. Za tymi skrzyniami coś jeszcze może być. Nie wiem, że co tam, granata. Pyk. Co my tu mamy? Nic tu nie mamy. Tylko te skrzynie tu są. No nic. Nie będę się bawił w niszczenie tego, bo to jest bez sensu. Na jednego woreczka złota. Tu jest materiał wywiadowczy. Do wszystkich komórek od administratora. Przeprowadzi inspekcję jakiś gościu, dobra. Tu mamy kolejny woreczek ze złotem. Tu mamy beczki, to jest fajna sprawa. Czerwone beczki, wiecie jak działały beczki na dumie, nie? Wiecie jak działały beczki na dumie. Podobnie działają tutaj, z tym, że tutaj możemy jeszcze nimi, możemy je chwytać i nimi rzucać. Naciśnij G rzut, ale bym wszystkim jeszcze chyba też, nie? Pyk. Bardzo fajne. Trzeba tylko uważać, żeby się tym nie zabić. Tu mam materiał wybuchowy podłożyć. Blaskowicz hardcore jedną ręką, dwoma rękami trzyma broń, a trzecią podkłada materiał wybuchowy. A tam jeszcze złoto jest, chwila. Z tego co pamiętam. Są materiały wywiadowcze. Trzecie z pięciu, a tu jest jeszcze złoto. Oj, przerwało mi przeczytywanie ich. Przeczytywanie, jest. Czytanie. Wybaczcie na chwilę. Okej, dobra. I co tam jest? Co tam jest? Jest tam coś ciekawego? Macie coś dla mnie? Wezmę beczkę, pójdę się przywitać z tymi Niemcami. Co żeś beczkę zostawił? Dla jakiegoś dupnego kara. Wylecą Niemcy, nie wylecą. Pyk! Oje! Oh yeah. Ej, gościu, zejdź mi z drogi! Frajerze! Frajerze, zejdź mi z drogi! Grenade. Tam jest po drugiej stronie. No bo ten kar jest cheatowy, ale postrzelam trochę z niego. Jego trzeba ulepszyć, żeby coś był w stanie zrobić. Pyk. Beczka. Pyk. Dobra, kar cheatowy jesteś, wiesz? Zmienię tą broń. Siema. Oh fucking shit. Oh fucking shit, no. Sobie za dużo pozwoliłem. Na za dużo sobie pozwoliłem, o. Podłóż dynamit, podłożyłem już? Nie, jeszcze. Dobrze, polecę po to złoto i materiały wywiadowcze. Może teraz mi się je uda przeczytać nawet, o, jest jakiś plus tej sytuacji. Dearest Wolfgang, najdroższy Wolfgangu. Since we last met. I realize you married that woman for her family's connections, but you... PS, ostatnio kupiłem kilka ubrań z Francji. Ho, ho, ho. Dobra, kupi manekinie. Zejdź mi z drogi. Okej, podkładamy sobie tu dynamit. Take cover! It's going to blow! Take cover! A tu za tym coś jeszcze jest, co? Jakieś złoto dla mnie?
idę do was. I nie z jakimś beznadziejnym karem, tylko z Emperor 40 tam bije. Macie beczkę. Chyba nikogo nie wysadziło za bardzo, co? Horizonstad! Kończy mi się powoli czas, więc ich tu tylko wytłukę i skończymy odcinek sobie. Żyje tu jeszcze jakiś szwabek. Tylko by spróbował. O, hełm straciłeś, co? Ty też zaraz stracisz. Oh fucking shit. I need a medic! Słabiaki. Demacja! Ojej! Ale się złożyli wszyscy. Ale są warzywa, przeciwnicy w tej grze. Biegną na nas, jak w starym Wolfie, i o to chodzi. Są kolejne materiały wywiadowcze. Jeszcze się rozejrzymy tutaj trochę. Nie biegnijcie do przodu, goście. Bo chcecie tu trochę obejrzeć. O, rozejrzeć się, powiedzieć. Patrzcie, kolejne złoto. Złoto dla mnie, złoto dla mnie. Złoto dla mnie. Te beczki się fajnie też rozwalają. Złoto dla mnie. Tak, szukamy złota dla mnie. Tu coś mogę przejść, nie mogę. Blaskowicz mi nie chce biegać, jest mi smutno. No, już biega, jak się zmęczył. Kary jest tak sobie, powiem wam, że on jest dobry, jak się go ulepszy porządnie. Ja i tak nie lubię z niego korzystać. Moja ulubiona broń w tej grze to jest MP43. I tyle, bo ona masakruje. Nie tylko ma bardzo duże obrażenia i szybko załatwia tych Niemców, ale także ma bardzo przyjemny dźwięk. No po prostu czuje się moc tej broni, kiedy się z niej strzela. Jeszcze jedne materiały wywiadowcze gdzieś tu będą, trzeba się rozglądać. No dobra, póki co to tyle. Tutaj sobie zakończę ten odcinek, także do zobaczenia w kolejnym odcinku, zagrajmy w Wolfenstein.